Dzień dobry wieczór. Z tej strony gospodarz tego kanału się kłania, czyli Wujek Bochun sobie jestem, uszanowanko. Witam, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i tak samo serdecznie zapraszam Was na kolejne, however, 20. spotkanie ze składania Fiata 125P kolekcji De Agostini. I na początku tej playlisty myślałem, że będzie więcej tych spotkań, że więcej mi to czasu zajmie. Ale jak już wspominałem, a Wy też sami zauważyliście, charakter naszych spotkań cały czas się zmienia. W sensie cały czas spotykamy się w charakterze vloga, ale raz więcej poskładam tych zeszytów, a raz mniej. Raz te odcinki są dłuższe, a raz są krótsze. Raz jest więcej składania, a kiedy indziej jest znowuż więcej gadania. Tak czy inaczej, mam wielką nadzieję, że w każdym spotkaniu bawiliście się po prostu dobrze. No i też mam nadzieję, że dzisiaj też będziecie bawić się dobrze, bo ja tak właśnie zamierzam zrobić. Ale z drugiej strony pewnie zaczynacie się głowić, co ten WB na dzisiaj kombinuje. Bo jak już dobrze wiecie z poprzednich spotkań, no to do zakończenia modelu Fiat 125P zostało nam raptem 10 zeszytów. I co teraz? Co teraz? Co teraz robimy z tym Fantem? Spokojnie, easy mi tutaj, proszę mi nie wpadać w panikę. Proszę Państwa, ja wiem, że może nawet chcielibyście więcej tych spotkań, tak jak ja też więcej ich zakładałem, ale trzeba kończyć tą nierówną walkę. Trzeba w końcu ten model wykończyć i zabierać się za kolejne. Jaki będzie kolejny model, tego jeszcze nie wiem, a nawet gdybym wiedział, to i tak bym nie powiedział, bo to ma być surprise. Więc proszę Państwa, tak czy inaczej, mogę już powiedzieć oficjalnie, że dzisiejsze spotkanie będzie spotkaniem przedostatnim. Przedostatnim. Natomiast za 3 tygodnie spotykamy się po raz ostatni. A więc co ten WB planuje? Otóż planuje na ten odcinek poskładać wszystko to, co jest zawartości od zeszytu 101 do zeszytu 106 włącznie. Czyli proszę Państwa, 6 numerów, 6 zeszytów, 6 leveli sobie dzisiaj odhaczymy. W kolejnym odcinku, czyli tym ostatnim, będziemy robić zakres prac od zeszytu 107 do zeszytu 110. Dlaczego tak, a nie inaczej? Ano dlatego, że po raz kolejny, koleżanko i kolego, zrobiłem sobie research z tych zeszytów i z tego, co mi wyszło, to wyszło mi to, że od levelu 101 do levelu 106 będziemy zajmować się takimi pierdołkami. W sensie, tu trzeba przykręcić pierdołecka, tu trzeba przykręcić pierdołecka, tutaj jakieś jeszcze inne duperołki, a tutaj jeszcze jakieś srołki. I te wszystkie takie drobne rzeczy, no to proszę Państwa, na lajciku sobie zrobię w tym odcinku. Natomiast w zeszycie numer 107, tam już jest wyzwanie. Tam już się kończy babci sranie. Tam już, proszę Państwa, łączymy karoserię, czyli wszystko to, co składałem w kilku ostatnich odcinkach, z podwoziem, czyli wszystko to, co składałem w pierwszych relacjach. Łączymy to i całość kończymy. Ale to będzie za 3 tygodnie i to już będzie wyższa szkoła jazdy. Na ten odcinek potrzebuję o wiele więcej czasu. Może no, cierpliwość dzisiaj bym miał do tego wszystkiego, ale proszę Państwa, idę na nocną zmianę do pracy. Niestety już jest późne popołudnie, więc ile zdążę, tyle dzisiaj poskładam. Może będę kończył drugą połowę zeszytów, no nie wiem, tomorrow, może pojutrze, ale Wy i tak wszystko będziecie mieli w jednym odcinku, więc zapraszam Was na niego, koleżanko i kolego. Weźcie sobie coś do picia, weźcie sobie coś do chrupania i zapraszam Was do oglądania. No a ja, proszę Państwa, no też wezmę sobie kubek kawy, tylko z tym, że taki wątek ciekawy. Czasami w te kadry no wejdzie mi coś, co nie chcę, żeby tam się znalazło. Na przykład mój kubek kawy, który jest zazwyczaj uflajdany kożuchem, który nieapetycznie wygląda. No ale z drugiej strony jeden w ogóle na to nie zwróci uwagi, drugi jednak zwróci uwagę, ale proszę Państwa, no to nadaje
takiej autentyczności tych moich relacji, że życie jest nowelą, no i tyle. Tak czy inaczej, proszę Państwa, dzisiaj też mam kawę, jakby coś. Więc Wam też życzę pysznej kawy, czy jakiejś innej tam, nie wiem, strawy, co Wy tam pijecie, co Wy tam chrupiecie, ale weźcie sobie coś do oglądania tego odcinka. No i ja jeszcze raz zapraszam i życzę miłej zabawy. I tradycyjnie, oczywiście, prezentacja stanowiska. Na moim stanowisku pracy nie znajdziecie niczego nowego, koleżanko i kolego, a już na pewno niczego tego, czego byście nie widzieli w poprzednich materiałach, ponieważ ja jestem stały w uczuciach, nie za bardzo lubię zmiany, rzadko kiedy zmieniam swoje plany. Proszę Państwa, po prostu tak mi jest dobrze, tak mi jest wygodnie, tak chcę i takie mam pobożne życzenie. Na tym stole, pomimo tego, że jego blat jest dosyć duży, to jednak znajdują się tylko przedmioty, które są mi niezbędne do składania Fiata plus jakieś bonusiki. No wiadomo, coś tam sobie lubię w tle posłuchać, coś nawet pooglądać, no i kubek kawy. Poza tym, proszę Państwa, wszystko to, co potrzebne, czyli narzędzia, tam już widzicie pudełeczko zanieczyszczające środowisko, plus te wszystkie drobne rzeczy, śrubki, no i oczywiście zeszyt numer 101, od którego będziemy dzisiaj rozpoczynać swoje prace. Ale pewnie teraz zastanawiacie się, halo, a gdzie jest podwozie, a gdzie jest karoseria? Otóż karoseria jest tutaj, zaraz pod moją prawą ręką. Znajduje się ona na takim stoliku kawowym. Proszę Państwa, ten stolik kawowy, to on wcale nie jest taki malutki, na jaki malutki wygląda w kadrze. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, to jest też duża bestia. Jak ktoś do mnie przyjdzie, znajdzie się tutaj kilka filiżanek kawy plus ciostka. No a teraz na nim spoczywa karoseria modelu. Naprawdę jest ta karoseria duża, no ponad 50 cm na bank. Natomiast, proszę Państwa, no karoserię nie trzymam teraz na stole, tylko mam pod prawą ręką. Jak coś potrzebuję, no to sobie karoserię daję na stół i mam to wszystko pod ręką. Fajne jest to, że ten stolik po prostu jest mobilny. Natomiast, proszę Państwa, podwozie jest w pudełku. A oto i te pudełko. Model sobie tutaj trzymam zabezpieczony przed ewentualnym jakimś kurzykiem. Proszę Państwa, po prostu zamykam sobie te pióra, pudełka, ciach, ciach, pach, pach i tego kurzyku do środka, no po prostu wpada mi o wiele mniej. Pomimo tego, że w pokoju jednak utrzymuję bardzo pedantyczną czystość, to prawa fizyki się nie oszuka i ten kurzyk zawsze gdzieś tam się dostanie. A to jest karton po zeszytach z tego całego modelu. Tutaj od brzegu do brzegu były zeszyty, ale jak już dobrze wiecie, zostało mi ich tylko 10, także pudełko się zwolniło, to je wykorzystałem na schowanie modelu przed kurzykiem. I tak jeszcze dla ciekawostki, oto zeszyty, które zamierzam złożyć w tym odcinku, także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Uzbrójcie się w cierpliwość, uzbrójcie się w coś do picia, coś do chrupania. No i jeszcze raz życzę Wam miłej zabawy. Serdecznie zapraszam. Po kolejnym przerywniku, a przy kubku kawy, zabieramy się za te najważniejsze sprawy. Robota sama się nie zrobi. I jak już powiedziałem wcześniej, dzisiejsze perypetie z modelem Fiata 125P rozpoczynamy od levelu 101. However, zeszytu numer 1 dzisiejszego konkretnego spotkania. Tytuł zeszytu: Mistrzowie wagi ciężkiej. I ten zeszyt traktuje, proszę Państwa, jak zresztą widać na załączonej miniaturce, Jelcze. Jelcze. I jeszcze raz Jelcze. W zabudowie wszelakiej. Wozy specjalnego przeznaczenia. Wozy strażackie, wozy mundurowe, w policji służące, i takie militarne, i takie budowlane, cywilne. I proszę Państwa, artykuł ten też udowadnia, jakim uniwersalnym wozem ciężarowym był właśnie Jelcz. No, wiele o Jelczu można powiedzieć.
ten artykuł Jelcza ujął bardzo, ależ to bardzo kolokwialnie, ale i tak nas najbardziej interesuje to, co znajduje się w instrukcji. A instrukcja ta, proszę Państwa, mówi mi, że według niej dokończę składanie klapy bagażnika. I tutaj troszeczkę się zdziwiłem, bo myślałem, że klapa bagażnika, która zresztą była tytułową poprzedniego spotkania, jeptą klapą, no, że już wszystko zrobiłem przy tej klapie, ale tutaj się okazuje, że nie. Tutaj mamy jeszcze jakieś zawiasiki i te inne dupszliki. Ta cała instrukcja jest na 1,5 kartki, 3 strony. No i mi tutaj piszą, że będziesz Pan zadowolony. Dobra, to się jeszcze okaże. Bierzemy się za to. I raz, 2, 3, 4. Gdy ze skeczu Mazurka i Stanowskiego się śmiałem, to w tle ten kadr Wam przygotowałem i jeszcze pięknie Wam to zrymowałem. Normalnie murarz, tynkarz, akrobata, chłop o wielu talentach. Tak czy inaczej, proszę Państwa, zeszyt numer 101 ma swojej zawartości takie dwa plastikowe, dziwnokształtne płytki, bo to się tak dosłownie nazywa. Płytka. Jest płytka lewa i płytka prawa. Po czym poznać, że ta płytka lewą jest? Po tym tutaj oznaczeniu L. Jest jeszcze taka sama, tylko odwrotna i ona jest prawa. Pamiętajcie o tym, że model teraz leży dachem w dół, a kółkami do góry, chociaż kółek tutaj nie ma, ale musicie sobie je wyobrazić. No i teraz na lewą stronę tego modelu muszę dać płytkę lewą i teraz, proszę Państwa, właśnie to zrobię. Teraz jeszcze jedno pytanie, a jak to w ogóle przyłożyć? Otóż są tutaj takie dwa uszka i w tych uszkach mamy takie dwa, takie półkoluszka. Widzicie to? No, no to te półkoluszka mają trzymać się o kominek, a kominki tutaj są dwa, raz i dwa. No i ta część przyjdzie właśnie na te dwa kominki. I musimy to chwycić śrubkami AM, z tego co ja pamiętam, a raczej dobrze pamiętam. Musimy to sobie przymierzyć, ja to sobie zrobię z góry. Także mam nadzieję, że Wam nie będę znowu bezczelnie przeszkadzał. O, przyszło to na swoje miejsce. No i teraz muszę to chwycić jeszcze śrubką. Oczywiście tradycyjnie ja chwycę tylko jedną śrubką na dzień dobry, a resztę sobie zrobię poza kadrem. I tak tego nie będziecie widzieć, bo i tak Wam tego nie jestem w stanie dobrze skadrować. Ale żebyście wiedzieli, że takie tutaj cuda na kiju się dzieją. Proszę bardzo, ja już to mam chwyconą tą płytkę na jedną z tych śrubek. No i tutaj oczywiście gimnastyka, proszę Państwa. Nie, jeszcze się nie chwyciła. O, żeż ty w mordę nietoperza. Wszystko źle mi się stało. Śrubka się wkręciła, owszem. Proszę bardzo, jest wkręcona śrubka, ale ona nie wlazła do tego kominka. No szlak! Już poza aparatem to przykręciłem. Patrzcie, nawet sobie za to bujam całym modelem. Tylko no nie mogę bujać za bardzo, bo jeszcze wezmę i to urwę. Teraz jeszcze jedną taką śrubkę przykręcę, potem tą płytkę z prawej strony i pokażę Wam z innej perspektywy, jak to wygląda, gdy już jest przykręcone. I wracając do tematu, pomiędzy jedną taką płytką, a drugą płytką, czyli pomiędzy lewą a prawą płytką, jest jeszcze jedna rzecz do wykonania i tą rzeczą jest pręt sprężynowy. Mamy ich tutaj sztuk dwie z pudełka zanieczyszczającego środowisko. Musimy wyciągnąć ten pręt dłuższy. On jest polakierowany z tego co ja widzę. On jest taki wybrzuszony, taki łukowaty. No i proszę Państwa, musimy go w charakterystyczny sposób umiejscowić w tych płytkach. No i oczywiście za chwilkę to zrobię. Z jednej strony już mogę tam, gdzie ta płytka jest przykręcona, włożyć ten pręcik, natomiast drugą płytkę, zanim przykręcę, muszę też przewlec przez ten tutaj wystający, taki zagięty, jak to nazwać teraz? No, kraniec, nie? Tego całego pręta sprężynującego, ten plastik muszę po prostu przewlec, no. Mamy tutaj takie pręcicho sprężynujące, które musimy oczywiście w wyznaczonym przez instrukcję położeniu przymocować, gdzie instrukcja w pierwszych krokach pokazuje nam niezbyt klarownie, jak mamy to zrobić. Dopiero kilka kroków później, w 6. kroku, instrukcja zaznacza nam, że te wypustki takie haczykowate mają być schowane pod tym plastikowym elementem płytki prawej i lewej.
dopiero na szóstym kroku nam to pokazuje. Najpierw mamy przykręcić płytkę z lewej strony, dopiero potem włożyć ten pręt, wyprofilować go. Ciekawe kurwa jak, nie da się go tak wyprofilować. Żeby go wyprofilować tak, jak pokazuje to instrukcja w kroku szóstym, musisz, bo nie masz innego wyjścia, odkręcić tą lewą stronę, wyprofilować tą łapkę, ten uchwyt, tak jak tutaj pokazuje. Tutaj, jak widzicie, jest ten plastik, śrubeczka i tutaj jest takie malutkie uszko, widzicie tego właśnie pręta? Zresztą jak to dotykam, to pręt się rusza. I tu właśnie ta końcówka tego pręta, ta haczykowatość tego pręta sprężynowego ma być usadowiona. Żeby to tak zrobić, jak każe instrukcja, życzę Ci naprawdę powodzenia, zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. No nie, nie zrobisz tego tak. Musiałem odkręcić płytkę z lewej strony, wyprofilować sobie ten haczyk, tak jak pokazują mi w kroku szóstym cholernej instrukcji, i przykręcić z powrotem cholerną płytkę lewą. No i teraz, koleżanko i kolego, została nam prawa płytka. Patrzcie, ona ma przyjść tak do samego modelu i tu jest taki haczyk. Ten haczyk ma trzymać te kolanko, które kolanko ma być skierowane w stronę samego kominka na śrubkę tej samej płytki, tutaj, gdzie teraz pokazuję śrubokrętem, no i ma być pod tym uszkiem tej płytki, nie? Udało mi się to teraz chwycić na te śrubeczki, nawet mi się to wszystko ładnie wyprofilowało, tak jak miało, no i teraz dokręcam sobie na hama to wszystko, proszę Państwa, naprawdę trzeba do tego troszeczkę tej cierpliwości. Ja tej cierpliwości już trochę mam, wiecie, jestem żonaty, dzieciaty, mam psa i żółwia. No i jest, proszę Państwa, no jest, no niby tak to ma być, że ten łuk właśnie tego pręta sprężynującego ma być w stronę tylnej kanapy, szoferki, czy po prostu kabiny pasażerskiej. No i jest, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz muszę przymocować kolejny pręt sprężynujący. Tylko z tym, że jego montaż jest o wiele łatwiejszy. Na zawiasach, a właściwie na wewnętrznych ich stronach, mamy takie grzebyki. Nie wiem, jak to nazwać. Ja to sobie nazwałem grzebykami. Instrukcja jakoś to nie definiuje. Mamy tutaj dwie takie szczerbinki, jedna i druga. No i po tej stronie jest tak samo. Mamy taki grzebyk i tutaj też są dwie szczerbinki, zębów trzy. Do tych szczerbinek, które są w naszą stronę, czyli w stronę, umówmy się, klapy bagażnika, musimy po prostu usadowić tutaj w tą szczerbinkę, a tutaj w tą szczerbinkę ten pręciol. I jak widzicie, to wcale nie jest skomplikowane. Musimy teraz wziąć sobie w łapencje, takie oto łapencje, o, takie, o, plastikowe, malutkie. Będziemy to śrubować śrubunkiem o imieniu JM, czy tam symbolu. I widzicie tutaj teraz zapewne trzy takie siodełka. Siodełko numer 1, siodełko numer 2 i siodełko numer 3. Jeżeli chodzi o siodełko numer 1 i siodełko numer 3, to tutaj musimy przykręcić tą łapkę tak, by ta łapka tylko i wyłącznie trzymała ten pręt, który właśnie przed chwileczką włożyliśmy w te grzebykowate jarzma. Natomiast jeżeli chodzi o środek, ten pręt łukowaty, który miał iść tam w stronę szoferki, w stronę kabiny, musimy teraz tak wywinąć w drugą stronę, by na jedną łapę chwycić to w taki sposób i z góry chwycić to na śrubkę JM, tak? Uff, o, troszeczkę się pogimnastykowałem i poza kadrem tą śrubkę dojeb... Wiecie, co zrobiłem, nie? A oto efekt finalny. Tak to plus minus według De Agostini ma wyglądać. No zresztą mogę Wam to jeszcze pokazać w zeszycie. Zresztą chyba mi wierzycie, co nie? No to gdybyście mi nie wierzyli, to proszę bardzo, tak to ma wyglądać w zeszycie. I tak to wygląda u mnie. Ten łapek trzyma tylko tego pręciola tu. Ten łapek trzyma tego pręciola tu. Ten łapek trzyma oba pręciole. Postawię model na niby kołach i zobaczymy, co nam dały te pręciole. Zastanawiając się tak nad sensem życia, tak sobie tutaj siedząc, otwierając tą klapę i zamykając i patrząc na to, jak z tych zawiasów tutaj sypią się różne framfrocle. Zobaczcie, ile mi tego tutaj wyleciało. Zobaczcie, na tej białej kartce, na tej białej podkładce to widać po prostu jak na białym stole. Otwierając i zamykając tą klapę, te pręty tutaj pracując ścierają lakier, a nawet wycierają się. Tak troszeczkę, no one wiadomo, że się nie przetrą, ale no tą wierzchnią swoją warstwę zetrą. No i to widzimy tutaj leży na stole. Więc proponuję pobawić się tym na sucho, otwierać i zamykać.
otwierać i zamykać, żeby po prostu to, co się miało wytrzeć, niech się zetrze, bo potem jak już skręcicie karoserię do podwozia, to szkoda by było, żeby to wszystko Wam się nakruszyło do bagażnika, gdzie oczywiście bagażnik jest profilowany i pamiętajcie, że w bagażniku macie tam już koło zapasowe, etc. i takie tam. Można sobie ponarzekać, tak jak ja sobie ponarzekałem, na irracjonalny i totalnie chory system montażu tych prętów sprężynujących, ale ma to swoje zalety. Chodzi o to, że otwiera się tą klapę z ciut większym oporem, ale czuje się, że jak ona już leci na dół, to ją bardziej dociąga, czyli te pręty sprężynujące robią jakąś tam swoją funkcję i robią swoją robotę. Co mnie bardziej tutaj jeszcze też satysfakcjonuje, to proszę Państwa, dźwięk tego wszystkiego. Użyję teraz dodatkowego mikrofonu, żebyście posłuchali te dźwięki przy otwieraniu i zamykaniu klapy. Posłuchajcie, otwieram. Słychać te cykanie, słychać jak ten zawias tam wchodzi na swoje miejsce. To jest fajne, taki fajny metaliczny dźwięk. Mi się on podoba, chociaż nie jeden powie halo, ale w prawdziwym samochodzie czegoś takiego nie słychać. Jednak jak na model, no to jest fajne. Znaczy w sensie mi się to podoba. No i teraz przy zamykaniu tej klapy, te wyraźne jeb tą klapą. Takie głębokie, wyraźne jeb tą klapą. Ha, ha, ha! No po prostu sama słodycz. Jeszcze raz. Czy mnie to bawi? Tak. Koleżanko i kolego, dosyć tego. Kończymy level 101, wskakujemy na level 102. Tutaj już wszystko zrobiliśmy, to co należy. I jeszcze raz sugeruję się tym pobawić, pootwierać i pozamykać kilka razy, żeby ten cały syf, którego tutaj widzicie u mnie na stole, no nie mieć go potem w bagażniku. Więc co ma się powycierać, niech się powyciera, bo potem Was trafi jasna cholera, gdy będziecie to musieli wybierać z bagażnika. Więc no, dobrze. Koniec tego. Mocium Państwa, witam Państwa po przerywniczku, który jest zapowiedzią levelu 102, a to dlatego, że instrukcja tego zeszytu jest aż na 4 strony, czyli 2 kartki. Wow, ambicją tutaj zaleciało. Tytuł zeszytu to rolnik szuka, no tym razem nie żony. Samochodu rolnik szukał w tamtych czasach, proszę Państwa, i znalazł tarpana. I powiem Wam szczerze, że każdy, kto jechał tarpanem, jak jeszcze pamięta ten samochód, jak nie jest przerażony do dzisiaj jazdą tym samochodem, ja Wam powiem tak, ja jechałem tarpanem kilka razy. Ile razy jechałem tym samochodem, tyle razy byłem przerażony. Ten samochód odbił się na mojej psychice. Ale to jeszcze nic. Proszę Państwa, na pierwszej stronie jest historia, która mnie dosłownie urzekła. Posłuchajcie. Rolnik szuka samochodu. W 1975 roku minęło 100 lat od momentu, kiedy człowiek pierwszy raz wpław przepłynął kanał La Manche. Tę rocznicę postanowiła wykorzystać polska pływaczka, specjalistka od maratonów pływackich, Teresa Zarzeczańska. Zapragnęła zostać pierwszą Polką, która powtórzy wyczyn sprzed wieku. Do Francji Zarzeczańską i jej ekipę zawiózł tarpan. Ja nie wiem, czy ona przepłynęła ten kanał La Manche po raz drugi, czy nie. Znaczy w sensie na rocznicę. Nie wiem, czy ona tego czynu dokonała, czy nie. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę byczy wyczyn. Szacun, szapoba dla całej ekipy i pani Zarzeczańskiej. No i proszę Państwa, tutaj no jestem przekonany po raz kolejny, że polskie powiedzenia to dobre powiedzenia, to jest skarb narodu. I jedno z takich polskich porzekadeł brzmi: co cię nie zabije, to cię wzmocni. Więc jeżeli ona tam do tej Francji dojechała tym tarpanem i przepłynęła wzdłuż kanału La Manche,
no to naprawdę szapoba, nie? To jest, ja bym się w ogóle zastanawiał, czy oni przeżyli, dojeżdżając tym tarpanem na miejsce. No tak czy inaczej, był to samochód stricte dla rolnika, to miał być wół roboczy, no i proszę Państwa, był nim, był to samochód niesamowicie brutalny, spartański, taki właśnie do ciężkich zadań, no i wielu rolnikom się na pewno przydał. Proszę Państwa, z instrukcji montażu tego zeszytu, no co my tutaj poskładamy? Wyobraźcie sobie tak, że poskładamy bardzo dużo, bo poskładamy tylny pas, tak, tylny pas, tutaj już go widać, jakieś plastikowe cosie, albo może nawet i metalowe, to są jakieś osłonki na światełka, ale też z tego, co już sobie poprzeglądałem wcześniej, będziemy skręcać błotniki oba, lewy i prawy, no i dlatego bardzo dużo śrubek mi dali do tego zeszytu, także już nie tracę czasu, ani swojego, ani waszego, koleżanko i kolego, zabieram się do pracy i pamiętajcie, co was nie zabije, to was wzmocni. Na sam wpiałw najpierw musimy sobie wziąć, proszę Państwa, cały ten element podwozia, który składa się z dziesiątek innych elementów i to wszystko, co tak miałem ładnie zabezpieczone, znowu sobie muszę niestety tutaj rozkuplić i niestety muszę sobie bałagan zrobić na życzenie do Agostini. No cóż, jak trza to trza, mamy tutaj taką kosteczkę, z której to kosteczki wychodzą aż dwa przewody zakończone diodą LED i musimy tą kosteczkę po prostu, no co musimy zrobić? No musimy to rozszczepić. Powiem Wam, że ta wtyczka w tym gnieździe naprawdę mocno siedzi i trzeba to zrobić delikatnie, żeby sobie tak niechcący kabelków nie powyrywać, więc chwytamy za te plastikowe i ciągniemy, nie? No właśnie. Drugim krokiem, tudzież następnym, jest wyciągnięcie błotników, które spoczywają w pudełku, którego dostałem od żony, opakowane we folię, dwa tylne błotniki, lewy i prawy. Jeszcze tego z folii nie wyciągam, ale wyciągnę sobie z pudełka tak, co by to mieć pod ręką. Ha, ha, ha. Normalnie chłopa na unboxingi wzięło, no takie modne to jest na YouTubie, ale proszę Państwa, to jest bardzo potrzebne. Teraz musimy wyciągnąć z kolejnego pudełka zanieczyszczającego środowisko, na miłość boską, jak to mocno siedzi w tym pudełku. I tutaj coś jeszcze jest. Zastanawiałem się, czy to jest metalowe, czy plastikowe. Okazuje się, że to jest jednak plastikowe. I to jest takie lekkie, że nawet tego nie czuję, że w ogóle to mam w ręku. Serio, to jest mega, mega lekkie. Uwaga, bo w języku technicznym to się nazywa tylna ścianka. W sensie w języku instrukcji De Agostini. W języku technicznym można by to było nazwać też tylnym pasem. Ale u mnie to też czasami bywa płatem, czyli przedni płat, tylny płat, to jest akurat tylny płat. I widzimy tutaj kawałek uszczelki i to jest oczywiście, że tak, jest to element metalowy, ładnie polakierowany, nie widzę tutaj żadnych rys, nigdzie nie widzę żadnych uszkodzeń, tak zwany efekt pomarańczowej skórki, tutaj błyszczący jak psu cochones, wygląda to fajnie, nie mam żadnych zastrzeżeń i to zdecydowanie już ciężkie jest. No i teraz tak, jak trzymam ten tylny płat, o, w takiej właśnie pozycji, dokładnie tak, nie inaczej, nie tak, nie siak, nie owak, tylko właśnie tak, bo ta perspektywa jest bardzo ważna. Bierzemy sobie teraz, proszę Państwa, przewodzik, którego wcześniej wyciągnąłem oczywiście z podwozia, no i musimy sprawdzić, który z tych kabelków jest krótszy. Ten jest krótszy i jak instrukcja mówi, musimy wziąć ten krótszy kabelek, przewlec przez ten jeden plastikowy element, który jest lekki jak piórko, prawie go w ogóle nie czuć i musimy go przewlec przez ten oto otwór, w sensie diodę musimy przewlec, pociągnąć z tej strony i mamy o w takiej to postaci. Musimy zrobić analogicznie to samo z tym dłuższym przewodem, tylko ja sobie go tutaj wyciągnę, proszę bardzo. Też musimy przewlec przez tą plastikową, lekką podkładkę i przewlec przez otwór w tylnym pasie, czy też po prostu tylnym płacie, czy też tylnej ściance, na miłość boską, amen. Zanim zaczniecie przykręcać te plastiki na swoje miejsce, to musicie się upewnić, czy lewą stronę macie po lewej stronie, a prawą macie po prawej stronie. Ze względu na to, że te plastiki, które fachowo nazywają się wspornikami tylnych lamp, oczywiście lewej i prawej, mają takie oznaczenia. W środku, głęboko w kloszu widać te oznaczenia. Tutaj jest literka L, co oznacza, że
ten konkretny wspornik ma być po lewej stronie. Musimy wyprofilować ten cały wspornik, ten plastikowy element. Jeżeli to nastąpi, jeżeli on będzie dobrze wyprofilowany, to on aż pstryknie, bo powinien tam pstryknąć na swoje miejsce i dopiero wtedy, nie wcześniej, skręcacie to śrubką CM-ką i taka jest prawidłowość i kolejność. I jak to już jest przykręcone, to z tyłu wystają nam takie dwa kikuty. Można je skrócić, można pociągnąć tutaj delikatnie z tyłu. Jeżeli tak przesadnie za dużo zostawimy na przewodzie tej diody po tej stronie pasa, nadejśla ta wielkopomna chwila, w której to tylny pas trzeba usadowić na swoim miejscu. W związku z tym i do tego potrzebujemy karoserię. Przenosimy się na tył pojazdu, otwieramy sobie tylną klapę i teraz proszę zwrócić uwagę. Mamy tutaj dwa razy po dwa jarzma. Z lewej strony i z prawej strony. Widzicie, takie bardzo głębokie, takie koreczkowate nawet wręcz, ja bym to nazwał. No i tutaj również mamy jarzma, kominkowate. Wiadomo, wiemy o co chodzi, tak? Ojciec, matka. Jedna para ojców i matek ma się ze sobą tutaj, wiecie? I tutaj ta para ojców z tymi matkami też się ma, że tak powiem, złonacyć tutaj. Przystawiamy sobie tak nawet pi razy drzwi. Ja tak patrzę na uszczelkę tutaj, żeby ona po prostu była wyprofilowana, jak już nawet tam nie widzę tych kominków. I z tego, co ja widzę, to mi to nie wchodzi. Czemu? Nie wchodzi mi to. Halo? Coś tu mi jest nie ten teges? Aha! Bo ja wam teraz powiem, o co chodzi. Czemu mi to nie chciało wejść? Ponieważ ta strona i ta strona, nazwijmy to widełkami, które są lekko rozcapiezone. I teraz, żeby te jarzma przyszły na swoje miejsca, żeby łojce przyszły do matek, to trzeba, tak jak teraz pokazuję wam palcami, tak nieco ten tył jakby wgnieść do środka i wtedy to dopiero zaskoczy. I teraz ta konstrukcja właściwie tylnego pasa jest trzymana siłą rozporową tych dwóch tylnych błotników. Ha, szczwane! Jak już to mamy wszystko ładnie ze sobą zespolone i dobrane, to wiążemy to w jedną całość czterema śrubkami AM-kami. Tylko jedną śrubkę, resztę poza aparatem, bo jest mi tutaj niewygodnie. Wiecie, jakie tutaj gimnastyki robię, żebyście cokolwiek zobaczyli wy. No masakra po prostu. Także ja i tak to zawsze poza aparatem wszystko jeszcze dokręcam. Wiem, że się powtarzam, ale chcę, żebyście o tym wiedzieli. Normalnie magia kina. Już jest wszystko zrobione. Już wszystkie śrubki zostały wkręcone. I instrukcja o tym nie mówi, ale każdy fachowiec wam o tym powie, że jeżeli skręcamy takie właśnie elementy długaśne czy szerokaśne, no to jeżeli chcemy je przykręcić prosto do innych powierzchni, to zawsze robimy to w taki sposób, że jeżeli z jednej strony przykręcamy na przykład z góry, to z drugiej strony przykręcamy równolegle, ale po ukosie. W sensie, jeżeli tu skręciłem jako pierwszą śrubkę górną, to tutaj wkręcam jako drugą śrubkę w ogóle, czyli druga z czterech, po przekątnej z dołu. No i proszę Państwa, widać tego efekty. Część bardzo ładnie przyległa. Mówię tutaj oczywiście o tylnym pasie. Jak rzucimy na to okiem z tej perspektywy, no to linia uszczelki idzie naprawdę no superaśnie. Natomiast tutaj również z boku ta linia idzie idealnie. Ona idzie po swojej linii według myśli technologicznej, to jeszcze nie mamy absolutnie żadnego prześwitu. Świetnie to po prostu jest spasowane. Tutaj przypominam, gdzie teraz dotykam śrubokrętem, jest to element łapy na tylny pas, a tutaj jest chwycony tylny pas. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda z prawej strony. Nigdzie nie ma żadnego prześwitu. Linia biegnie tak, jak ma biec. Nigdzie ona tutaj nie odstaje, nigdzie nie ucieka i to mi się bardzo, ależ to bardzo podoba. No i proszę Państwa, no nie mogę się powstrzymać, wręcz muszę to zrobić. Jeb tą klapą! To jeszcze nie jest oczywiście kompletne, ale już mnie to jara. Po prostu już mnie to jara. I jeszcze te dźwięki wydobywające się z tej klapy. No naprawdę super. No i te charakterystyczne jeb. Jaram się tym, po prostu cieszę się tym modelem jak dziecko. I dobrze, ponieważ, moi drodzy, w każdym mężczyźnie
powinno być dziecko. Bo jeżeli w mężczyźnie umiera dziecko, to zaczyna się starość. To już jest wtedy smutne, serio. To już jest żółta lampka. A ja jeszcze jadę na tej zielonej. Jak mnie to bawi. Taran! Proszę Państwa, ten kadr mówi sam za siebie. Otóż tak wygląda karoseria Fiata 125P, czyli kanciaka z przykręconym tylnym błotnikiem. Nie. Ja nie żartuję. Naprawdę ten błotnik jest chwycony. Postanowiłem chwycić go poza kadrem, dlatego tamtą stronę postaram się zrobić przed aparatem na tyle, o ile będę mógł wykadrować. Ale proszę Państwa, no ten błotnik już chwyciłem. No i teraz, co mnie tutaj bardzo, bardzo cieszy. Jak już tak patrzycie z boku na linię tego modelu, to, że tutaj te szczeliny są w miarę akceptowalne. Wiadomo, ja te tylne drzwi musiałem cofnąć na maksa do tyłu, żeby po prostu końcówka mi chwyciła. No niestety trzeba iść na pewne kompromisy. Też bym wolał, aby szczelina tutaj przednich drzwi w stosunku do błotnika była taka sama jak ta szczelina tylnych drzwi w stosunku do tylnego błotnika. Też bym tak chciał, ale muszę iść na kompromisy. Jak popatrzę sobie teraz, proszę Państwa, na linię tutaj od przodu do tyłu, jak to idzie, ona jest idealna. Tutaj nic nie odstaje, absolutnie. Jak jadę palcem po tej stronie, jest wszystko ładnie spasowane. Ani milimetra odstępstwa. Jak jadę tutaj górą po tej zeskosowanej tutaj linii, też wszystko ładnie to pasuje. No po prostu, proszę Państwa, łza się wokół kręci. To naprawdę świetnie wygląda. Jestem mega, mega uradowany, usatysfakcjonowany. Po prostu jestem podjarany. No ktoś może powiedzieć, no łaski nie robią, no przecież to tak ma wyglądać, za to się płaci ponad 4000. No więc o co tutaj chodzi w ogóle? No to nie powinien być problem w ogóle, nie powinno być żadnego takiego problemu, żeby co ze sobą nie pasowało. Ale moi drodzy, jak wam już mówiłem wcześniej, ja skleiłem w życiu bardzo dużo modeli. I nie było takiego, który nie miał błędów w sobie. A błędy, które są w konstrukcji modelu, takie, które widać na ekspozycji, to są najbardziej bolące błędy. Pomimo tego, że musiałem tutaj kombinować z drzwiami, żeby no po prostu dotknęły do krańcówek, więc musiałem je na zawiasach trochę cofnąć, to pomimo tego drzwi są możliwe do zamknięcia. One wchodzą na swoje miejsce i tutaj nie robi to żadnej różnicy. Po prostu idealnie to pasuje. Więc udało się. Bardzo się udało. Naprawdę zajebiście to wygląda. Zajebiście to działa. Pomimo pewnych kompromisów. No wygląda to i działa jak powinno. Wow! Serio. Jestem mega szczęśliwy. Biorę się teraz za ten błotnik. A tutaj będzie trochę gorzej, bo tutaj mamy rurę, którą musimy wsadzić w tą dziurę. No bo rury wkłada się w dziury. Każdy facet to wie. No dobrze, może przesadziłem, może nie każdy. Na co trzeba zwrócić uwagę, montując błotnik? Otóż na wszystkie dziury do zaśrubowania. To, że ja mam rurę, to muszę ją profilowo wsadzić w dziurę. Proszę bardzo, nie wymaga to zbytnio większej filozofii. Po prostu trzeba wymanewrować tym otworem. No i teraz ładnie przypasować. Najpierw zobaczyć na sucho, czy to będzie ładnie pasować, a już widzę, że tak. No arogancko po prostu. No i ja sobie chwycę na razie tutaj w tym miejscu, a całą resztę będę chwytał już po prostu poza kamerą, bo niemożliwością to jest zrobić wszystko na kamerze w sposób dla mnie wygodny. Cała ta komora w lewu wlazła pięknie profilowo na swoje miejsce. Widać każde profilowanie, każde zaoblenie. Wystarczy to tylko teraz pochwytać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Ja już to czuję, jak ta śruba dociąga błotnik do siebie. To po prostu jest wyczuwalne. Resztę śrubek już przykręcę poza kadrem. Najważniejsze dla Was jest to, żebyście widzieli, jak ja to pozycjonuję do przykręcenia, do wygodnego przykręcenia. Zresztą jednemu się to przyda, drugiemu nie, bo każdy z Was znajdzie na to swój własny knif. No i tyle w temacie. Więc spotkamy się, jak już ten błotnik przykręcę na wszystkich śrubach. Zrobione! Kolejne śrubki zostały przykręcone, sztuk 6. Dwie z tych śrubek stawiały opory, ale to wtedy, wiecie, znacie już moją strategię. Dwa razy do przodu, raz do tyłu. Dwa razy do przodu, raz do tyłu. Dwa razy do przodu, raz do tyłu. Aż po prostu śruba wejdzie po sam łeb. No i trzeba z niejedną śrubką się bić. Ta linia od przodu tutaj do tyłu idzie idealnie. Klapa teraz spoczywa na zamku i albo dociśniemy tą klapę i wtedy ten zamek na tej sprężynie się poddaje i widzimy, jak pracuje tutaj na tym pimpuszku, jak ja to sobie nazywam. Zróbmy jeszcze jeden eksperyment. Ja domknę tą klapę
I tak ona trzyma, nie? Nie mogę jej tak otworzyć bez większego oporu. Ale jak wcisnę ten pimpuszek, no to wtedy idzie o wiele lżej. Można z tego się śmiać, ale to naprawdę działa. Ten zamek naprawdę działa. Nie należy go ignorować. Serio. Ja się boję, że ja go w końcu połamię, bo on jest plastikowy. No tutaj trzeba dużej siły użyć nacisku z góry, żeby ta klapa się domknęła. I tak jak chwaliłem tutaj te takie wyoblenie, tak tutaj ono jest takie same. I jak mnie się to podoba. Słuchajcie, jak wcisnę ten pimpuszek, ten zamek, to ta klapa sama się zamyka. Ja nie potrzebuję właściwie używać żadnej siły. O, ona się sama zamyka, jak ja to dociskam. I tak to powinno działać. Na hama zamknę, ale wolę tego nie robić. Jednak lepiej wcisnąć ten pimpuszek. Pimpuszek czytaj zamek, nie? O, cieniu Roza. Kapitalnie to działa. Jestem mega zadowolony z tego wszystkiego. No i przede wszystkim ta linia tutaj, jak popatrzycie z przodu, zwłaszcza tutaj na tym zeskosowanym profilowaniu, to wszystko elegancko pasuje i świetnie to wygląda. Tutaj te drzwi tylne tak bardziej mi mają tendencję do otwierania się, ale jakoś specjalnie mi to też nie przeszkadza. Jak popatrzymy tutaj na szczelinę klapy bagażnika, ona jest równa. To wszystko na ten level. Ja się już zabieram za level następny. Jestem mega usatysfakcjonowany, jak to wygląda, jak to działa. Na razie jestem po prostu mega, mega zadowolony. Naprawdę świetnie to wygląda, świetnie to pracuje i nawet świetnie to brzmi. Do zobaczenia za chwileczkę po przerywniku. Mocią Państwa, niestety, stało się, dopadła mnie zmora, która nazywa się presją czasową. Jeszcze mam około godziny wolnego czasu i wydawało się, że tyle tego czasu jest, że z palcem w tyłku złożę wszystkie te numery i jeszcze zostanie mi zakładka czasowa przed wyjściem do pracy, a tutaj... Takiego Polska miała wała. Proszę Państwa, w związku z tym, no ja troszeczkę przyspieszę. Level 103, tytuł zeszytu: Młodszy brat dużego Fiata. I co widzimy na wizytówce? Ha, ha, ha! Poloneza! Akurat jeżeli chodzi o składanie dużego Fiata, to polonez był w artykułach bardzo rzadko traktowany. Ja bym powiedział, że chyba może po raz drugi? No chyba tak. No i mamy tutaj, proszę Państwa, na pierwszej stronie Borewicza z charakterystycznymi tylnymi plastikowymi osłonami na tylnych słupkach. Proszę bardzo, takie ujęcie, jakby w zakręt chciał wejść. Łocie, panie! A to, co to za cudactwo, wygląda bardziej jak Volkswagen Passat z tyłu. No a tak, jakoś tak nie polonezowsko to wygląda. A to zdecydowanie jest Borewicz. Znakiem rozpoznawczym poloneza Borewicza była między innymi czarna plastikowa atrapa umieszczona na tylnym słupku tuż za drzwiami. Moi drodzy, Borewicza mam. Borewicza też będę składał. Kiedy? Nie wiem. Ale na pewno będzie to, proszę Państwa, atrakcja na kanale. Mam taką nadzieję. Już dzisiaj zapraszam na nie wiem kiedy. Ale będę Borewicza składać, ponieważ mam wszystkie numery. Ile tam było? 120? O 10 chyba więcej niż we Fiacie. Tak mi się wydaje, już nie pamiętam. Na pewno Borewicza będę składał. No tutaj kolejne strony pokazują, jak uniwersalnym samochodem był polonez. Ambulans, pick-up, samochód sportowy oraz samochód cywilny. Także też uniwersalna myśl polska, technologiczna, proszę Państwa, służył nam przez długie lata. No i jedni sobie chwalili, inni wręcz nie, chcieliby o nim zapomnieć, ale jakkolwiek byście do poloneza nie podchodzili, należy pamiętać, że należy mieć do niego szacunek. Wszak to jedna z polskich ikon polskiej motoryzacji. Proszę Państwa, idąc dalej, mamy tutaj instrukcję, która jest na 3 skromne strony, 1,5 kartki. I co ja mam tutaj zrobić? Za pomocą tej instrukcji złożysz dwie lampy tylne i dodasz wzmocnienie do tylnej ścianki klapy bagażnika. Ok, no i mam takie pudełko tutaj dodane, plastikowe, oczywiście zanieczyszczające środowisko. Mam tutaj coś, co przypomina kloszę, mam tutaj coś, co przypomina belkę i mam tutaj coś, co przypomina
klosz reflektora. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedziemy z tym koksem, bo czas goni i nas przegoni. I do roboty muszę iść, proszę Państwa. No niestety. No to już biorę sobie w łapki też oto pudełko, które jest plastikowe, no bo jakież by mogło być inne, zanieczyszczające środowisko. Padło kolejne mrowisko. Małe pudełko to małe zwierzątka. Proszę Państwa, ja sobie może, o, tak, szybko z tym poradzę. Belka jest metalowa. O, ładnie wyprofilowana. Powiem Wam, że wygląda to jak wirnik, w sensie jakieś śmigło czy coś. Gdyby ktoś mnie w życiu zapytał, hej WB, wskaż mi palcem na największą mędę na świecie, jaka w ogóle po tym globie chodzi, no pokaż mi jedną taką mędę, którą byś po prostu kopnął w kostkę, to bez dwóch zdań wskazałbym na De Agostini. Bez dwóch zdań. Dopiero co ich pochwaliłem, dopiero co im wszystkie błędy przebaczyłem, dopiero co wyłem z zachwytu, że wszystko jest fajnie spasowane, a oni zaraz po tym robią coś tak głupiego jak to. Spójrzcie na te klosze. No co? No klosze, co nie? Jest tutaj ten, jak się to nazywa, odbłyśnik. Lewy i prawy, okej, dobra, spokojnie. Ten na lewy ma zaoblenie na lewo, no bo wiadoma rzecz. Ten prawy ma zaoblenie na prawo, no bo to jest przecież normalna rzecz. Jak spojrzymy na klosze, czy Wam tutaj coś nie pasuje? Haha, no a jak ma pasować? Oba są, proszę Państwa, z zaobleniem na prawą stronę, co wyraźnie na to fakt wskazuje, że dali mi dwa prawe klosze. Jeżeli teraz wezmę sobie prawy klosz i będę chciał dopasować go do odbłyśnika, no to bez żadnego problemu, to wszystko przyjdzie na swoje miejsce. Klosz ma 6 łapek. Oczywiście odbłyśnik też ma 6 takich jarzm na te łapki, 6 łojców, 6 matek. Dociskamy i już jest. Proszę bardzo, klosz jest spasowany. Tak ma być w tym modelu Fiata. U góry ma być kierunek, na dole ma być światło stopu i tutaj jeszcze jest taki odblask. To ładnie pasuje. Ale na litość boską, jak na lewy odbłyśnik mam dać ten klosz? Oczywiście mogę go założyć, ale wtedy będzie odwrotność lampy, czyli tu, gdzie powinna być lampa stopu, będzie kierunkowskaz, tak? A tutaj, gdzie powinien być kierunkowskaz, będzie odbłyśnik kierowany w czerwoną lampę stopu, czy też tam lampę hamulca. No i w ogóle to ze sobą nie pasuje. No i co teraz? No i teraz jest problem, no. Będę musiał to albo reklamować, albo będę musiał kupić kolejny zeszyt i licząc na szczęście, że kolejny gamoń nie pomylił tego, no pewnie jakiś znudzony pracownik, no albo patrzał smartfona, albo spieszyło mu się już do domu, albo siku mu się chciało i tańczył na jednej nodze kankana. No nie wiem, o co chodzi, ale tak być to nie może, no. No nie może tak to być, no. Jeden klosz mam, drugiego klosza nie mam. No i prace są wstrzymane. No bo co, ja nie założę tego klosza tak. Jak to wygląda? No masakra po prostu. Oj, De Agostini, ręce z Wami opadają do samej dupy. No i teraz co? No jak to co? Śmigło. Trzeba je przymocować tutaj, na tym tylnym pasie, proszę Państwa. Tutaj dokładnie, w tych miejscach, gdzie teraz wskazuję śrubokrętem. Tu jest jedne jarzmo, tu jest drugie jarzmo i w te dwa jarzma mają przyjść te dwa otwory i trzeba to chwycić oczywiście śrubkami, tym razem JM. Trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj są takie wybrzuszenia. Jedno wybrzuszenie, no akurat kostka musiała wejść na linię strzału. Proszę bardzo, tutaj jest takie wybrzuszenie i tutaj jest takie wybrzuszenie. No i tutaj też są takie wycinki na te wybrzuszenia, tak aby ta listwa fajnie tam przyszła i spasowała. Trzeba ją tam jakoś sprytnie wsadzić, wyprofilować. Okej. Tutaj trzeba jeszcze pod przewodem to schować. Poprowadzić tak, żeby tych przewodów jakoś tutaj nie powyginać, nie pozaginać i nie przystrzyc. Będzie pasować czy nie będzie pasować? Chyba jednak będzie pasować. Wyraźny klik, wyraźny pstryk. Właściwie to samo wskoczyło na swoje miejsce. Tu sobie wejdę jedną śrubeczką i sobie chwycę. Proszę Państwa, no niestety humor mi troszeczkę klapnął. Byłem w takim dobrym humorze. Tak się cieszyłem, że wszystko kurde idealnie do siebie pasuje. No i taki mały szczegół potrafi Ci zabrać trochę radości z tego modelu. Mówię trochę radości, bo wiecie, no nie to, że tutaj kipię teraz ze złości, nie? Ale jest mi troszeczkę smutno, jest mi troszeczkę żal, że niestety człowiek musi się użerać z takimi
fanaberiami De Agostini, no bo wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby ktoś tam na miejscu, kto to składa, po prostu dopilnował tego, co robi, nie? A tak teraz to co? No jest kłopot, no, bo albo będę czekał teraz na kolejny zeszyt. Teraz pytanie, czy oni jak mi przyślą drugi zeszyt, to czy mi przyślą zeszyt dobrze ze sobą, że tak powiem, skonfigurowany, tak? Żeby to wszystko ze sobą pasowało. Teraz pytanie, czy jest to kwestią indywidualnego zeszytu i ja miałem takie wybitne szczęście, że trafiłem na źle skonfigurowany klosz, jeden z drugim, czy po prostu, no, ja nie wiem, czy to jako seryjnie im tam poleciało, nie? I wiele innych zeszytów też będzie miało taki problem. No, nie lubię takich rzeczy. Po prostu nie lubię takich rzeczy. Nie wiem, co będzie szybsze do załatwienia. Reklamacja? Czy poszukać gdzieś na aukcjach zeszytu numer 103? I liczyć na to, że klosze są dobrze dopasowane. Ach, po prostu szlak mnie trafia. I to już jest koniec levelu 103, tylko z tym, że nie do końca. Sprawa tego levelu będzie cały czas otwarta, ze względu na to, że niestety będę musiał się teraz użerać z De Agostini. Wyjaśni się, nie wiem, może za kilka dni, nie wiem, kiedy do tego modelu powrócę, może jutro, może pojutrze, może po pojutrze, ale temat jest otwarty jak ten bagażnik. No a przy tym otwartym bagażniku widać wyraźnie teraz tą belkę, te wzmocnienie, które przykręciłem przed chwileczką i tutaj też widać wyraźną szczerbę, taki otwór, takie jarzmo jest, taka łuza na ten zamek i teraz jak dociskamy klapę, wciskamy zamek, dociskamy, no to teraz pytanie, czy ten zamek tam dojdzie na miejsce, doszedł na miejsce, czyli wszystko jest dobrze spasowane. No i cieszyłbym się z tego jeszcze bardziej, gdyby mi dali klosze tak, jak to powinno być, nie? Wszystko jest elegancko, dobrze spasowane, ale niestety te klosze mnie troszeczkę rozcieczyły. A niech to szlak po prostu. No dobrze, proszę Państwa, tą sensacyjną wiadomością ja kończę dzisiaj relacjonowanie. Nie wiem, kiedy wrócę. Wy będziecie mieli za chwilkę ciągłość materiału. Dla mnie dzisiaj to już jest koniec. No niestety, nie skończyło się to dobrze. Chociaż mogło. Oj, De Agostini, ręce opadają z Wami do samej dupy. I tą sensacyjną wiadomością kończę te dzisiejsze prace i zapraszam na dalszy ciąg materiału. Do zobaczenia, do następnego. Zobaczymy się po przerywniku. Fiat 125P kolekcji De Agostini. Zbuduj model popularnego kanciaka. Spotkanie 20. Runda 2. However, wy oczywiście macie ciągłość materiału, a ja do niego powracam po 2 dniach. No bo wiadomo, jakieś tam obowiązki, powinności, zaległości, sprawy bieżące, ogólnie to prywatności. Ale w tak zwanym międzyczasie, kiedy dzisiaj szykowałem się do startu od levelu 104 i tak właśnie zrobię, tylko z tym, że na chwileczkę muszę się cofnąć do tego levelu poprzedniego, ponieważ dobrze wiecie, że no nie zakończyły tam się sprawy pomyślnie i fajnie. No i ja przez te 2 dni również szukałem rozwiązania tego problemu. No i koleżanko i kolego, szukałem tego zeszytu, czy będzie gdzieś do sprzedaży na aukcjach internetowych, w księgarniach, na Aledrogo, na OLX, na Piku, na Niepiku, wszędzie tam, gdzie handlowano po prostu kolekcjami De Agostini. Szukałem, po internecie się błąkałem i nie znalazłem. Proszę Państwa, nigdzie nie można kupić takiego zeszytu. Po raz enty są zeszyty różne. Można kupić numer 98, można kupić numer 101, ba, nawet można kupić numer 102. Możecie też kupić numer 107, możecie kupić numer 110, ale jak na złość nie kupicie nigdzie numeru 103. No bo tak, no żeby po prostu życie miało smaczek taki bardziej pikantny, nie dostaniecie numeru 103 nigdzie. Co zrobiłem? No niestety, ale długo dzwoniłem, ale się po ilu? W 18 minucie dodzwoniłem do biura obsługi klienta De Agostini i mówię, człowieki, słuchajcie, no mam takiego problema sobie, oczywiście się grzecznie przedstawiłem, ładnie wszystko opowiedziałem, jaki problem tutaj z zeszytem 103 miałem, pan grzeczny, miły mnie wysłuchał, no i
starał się mi pomóc, no i powiedział, że taki numer 103 wyślą mi jeszcze raz. Właśnie zgłosił moje zgłoszenie do systemu, który z automatu powinien mi zatwierdzić reklamację i na dniach powinienem otrzymać zeszyt numer 103 ponownie, ponieważ nigdzie na rynku wtórnym go już otrzymać nie idzie. Czy tak się stanie? Nie wiem, proszę Państwa, czy mam ufać temu panu, czy nie. Był bardzo miły, bardzo wiarygodny, porozmawialiśmy tam sobie na różne tematy. Przy okazji poruszyłem z nim temat, dlaczego do mnie jeszcze nie doszła prenumerata z Ursusa C330, bo zazwyczaj do tej pory już miałem, a już jest 1,5 tygodnia spóźnienia i ja nadal tych zeszytów za miesiąc, marzec roku pańskiego 2023 nie otrzymałem. I pan mi tam tłumaczył, że oni teraz mają jakąś migrację bazy danych i że to wszystko się przyciągnie, że mam się nie martwić, że po prostu ta cała kolekcja do mnie przyjdzie z opóźnieniem. I tak samo jak zamówiłem Ikarusa, to tego Ikarusa też jeszcze nie otrzymałem. No co niektórzy już otrzymali, ja jeszcze nie. Też ze względu na to, że oni tam się organizują, po prostu mają jakąś migrację danych. No i tak to wygląda, więc trzeba troszeczkę po prostu cierpliwie poczekać, no więc czekam, więc na przestrzeni kilku kolejnych, no nie wiem, dni, może nawet tygodnia, dwóch, ale mam nadzieję, że się wyrobią i przyślą mi ten zeszyt numer 103, zanim, proszę Państwa, no będę składał materiał do ostatniego odcinka 21 tej całej naszej układanki. Także tak to wygląda, jeżeli miałbym nawiązać do tego, co się stało po prostu przed przerywnikiem, czyli dla mnie 2 dni temu, a Wy i tak macie ciągłość materiału. Także taki to jest raport sytuacyjny, koleżanko i kolego. Tak to wygląda na chwilę obecną. Teraz ruszam od levelu 104, a więc zapraszam Cię na dalszą tutaj moją historię, koleżanko i kolego. Tytuł zeszytu 104, niepotrzebna licencja, i ten zeszyt, proszę Państwa, traktuje Ursusy, Ursusy i jeszcze raz Ursusy. W nowszych wersjach, starszych wersjach, proszę Państwa, ciapki, 60-tki, co tutaj są, 14-tki jeszcze tutaj są, tak czy inaczej Ursus tutaj jest potraktowany. Nawet taki stary dziadziuś tutaj się znalazł, na litość boską, co to jest? To jest prototypowy ciągnik serii U, powstało ich tylko 35 lub 36. Widzicie, oni sami nawet nie wiedzą, ile ich powstało, czy 36, czy 35. Może ktoś sobie klepnął jedną sztukę dla siebie, dla teściowej albo coś. No tak czy inaczej, proszę Państwa, Ursusy, ale tutaj je pokazują, nie wiem, w jakiś cały czas, tutaj już jest chyba drugie ujęcie w jakimś, w jakiejś scenerii, ala jakieś protesty rolników, czy coś, tam coś sypią na tory, czy znowu, czy kicio. No tak czy inaczej, dobra, nie wnikając w szczegóły, ale warto sobie ten artykuł poczytać, chociażby sprawdzić, czy piszą farmazony, czy nie. Tutaj mamy, proszę Państwa, instrukcję montażu, która jest na ile? Jest na 3 strony, czyli 1,5 kartki, i z tej instrukcji dowiemy się, jak połączyć tylny zderzak z nakładką oraz przymocuje przewody spryskiwacza. O, tak dla odmiany, czyli będę musiał za chwilkę model wyciągnąć. Chociaż nie, niekoniecznie. Czekajcie, moment, to tutaj gdzieś przychodzi. Czyli nie, to będzie karoseria? A, więc jednak, widzicie, zaskoczony jestem. Jeszcze jedna rzecz, czekajcie, czekajcie i odchodźcie, bo ja tutaj jeszcze przy numerze 103 chciałem pokazać jedną ważną rzecz. Teraz i tak te tylne lampy nie są mi potrzebne, bo rezultat zeszytu 103 jest taki, że składasz wszystko to, co składasz, a tylne lampy i tak czekają na swoją rolę, nic właściwie się nie dzieje i mogę dalej lecieć z koksem, bo te klosze i tak czekają na swoją rolę w tej całej układance. No, tak to wygląda. Do zeszytu numer 104 dali nam takie wielkie pudełko, oczywiście plastikowe, zanieczyszczające środowisko. Duże pudełko, no to proszę Państwa, padają duże zwierzęta, tym razem koń, 2 świnie i 4 żyrafy. Także nie ma, poszło. Mamy tutaj plastikową taką listwę ozdobną do zderzaka srebrnego, którego już tutaj dłamszę w palcach, koleżanko i kolego. Patrzcie, jak się ładnie tutaj połyskuje, jak błyszczy, jak świeci. Oczywiście on za chwileczkę będzie cały wypalcowany. Mamy tutaj taką żyłkę. Łocie, panie, coś, co tygryski lubią najbardziej. No i jeszcze jedną taką żyłkę mamy. Tak jest. I taki jakiś dupślik malutki. Tam w środku głęboko, głęboko taki krzyżakowaty. No, zaraz będziemy wszystko wiedzieć, co z czym trzeba połączyć. Na pewno wiem,
że proszę Państwa, w ten zderzak muszę włożyć tą oto listwę ozdobną. Ok, to już przerabialiśmy, to już znamy. Wsadzamy tutaj teraz te łojce w odpowiednie matki. No co się będziemy szczypać, słuchajcie, z terminologią. Nie będziemy tam sobie trzpieniować już, bo na litość boską wiecie, o co chodzi. Tak jest. Teraz tutaj. Ok. To jest tak tutaj naprężone, że ło, ho, 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 ho. Dobra. I teraz tutaj. Muszę uważać, żeby nie połamać czegoś. To muszę równo wsadzać i wiecie co ja teraz zrobię? Tak sobie to po prostu o od środka docisnę, tak jest. I tutaj proszę Państwa muszę zadbać o to, żeby ta tutaj płetwa weszła tutaj w ten rowek? Niech mi będzie, że to jest rowek. Okej, okay. Słuchajcie, oj to nie jest takie hope siupe, powiem Wam szczerze. Tu naprawdę trzeba z tym ostrożnie. A ja tak troszeczkę z tym bestialsko postępuję. Mam nadzieję, że zaraz tego nie pożałuję, kurnia. Mam nadzieję, że zaraz tego nie pożałuję. Tutaj tak jakby z tej strony mi się to lekko klinuje. Chyba, że jeszcze inaczej. Tutaj ten bolczyk w otworek. Okej. Okay. No powiem Wam, gimnastyka palców. No. Tak jakby te bolczyki... No, nie do końca były na swoim miejscu. Dobra, tak. I teraz z tej strony ładnie wszystko podociągać. Okej. Okej. Dobra. Tutaj nam przyległo. Tu jeszcze nie do końca. No i teraz ja sobie na powierzchni stołu wszystko to jakoś tak fajnie podociskam, byleby profilowo wszystko doszło. Powiem Wam, jakbyście chcieli teraz tą czarną listwę wyciągnąć z tej srebrnej imitacji zderzaka, to nie byłoby to łatwe, nie byłoby to proste, nie byłoby to takie hope siupe. No troszeczkę tutaj trzeba się nasiłować na miłość boską. Czy to wszystko ładnie spasowało? No można powiedzieć, że się udało. Tak, chociaż tutaj jeszcze jest leciutki prześwit. Jeszcze sobie tutaj docisnę na miłość boską. Tyle siły chłop musi w to włożyć, że masa krewa to normalnie jest. No, chyba będzie git. Ja jestem zadowolony. Świetnie to wszystko doszło do siebie, aczkolwiek niełatwo. I jeszcze Wam pokażę tutaj na Zoomie, jak to se wygląda. Tylko czekajcie, bo muszę... O, no zbieżność, aparat, zbieraj. O, proszę Państwa, jeszcze na zbliżeniu, jak to wygląda, koleżanko i kolego. Troszeczkę siły, że tak powiem, siła razy gwałt i będzie okej. Cel uświęca środki. Jest to fajnie za sobą spasowane, ale tak jak powiedziałem, no trzeba się troszeczkę z tym namęczyć, żeby to... jedno do drugiego włożyć. Teraz, proszę Państwa, w łapach mam taki dżindzibał, co się nazywa łącznikiem przewodów spryskiwacza. Jest to malutkie, jest to drobniutkie, jest to bardzo cieniutkie, więc nie gniećcie tego za bardzo w palufach, połamiecie. Proszę Państwa, i teraz od prawej strony tego dżindziboła, trzymając go w takiej perspektywie, jak ja go mam teraz, i mamy teraz dwa przewody, jeden krótszy, drugi dłuższy, to my ten dłuższy musimy od prawej strony wsadzić na miejsce tutaj łączenia, a z lewej strony musimy ten dżindziboł tutaj, proszę Państwa, wsadzić w ten krótszy przewód i tak to ma wyglądać. No i... no i tyle roboty. Tutaj na tej belce podszybia mamy takie dwa dżindziboły, takie dwa łojce i oczywiście na te łojce musimy nadziać przewód z jednej i z drugiej strony. Ja tutaj wprowadzę swoją własną modyfikację, bo z racji tego, że to jest na podszybiu i te przewody mogą z tych dżindzibołów sobie potem wyskoczyć, kiedy model będzie już stał na kołach, no to ja sobie po prostu tutaj w te miejsca kapnę troszeczkę kleju, żeby te końcówki chwycić na stałe. Jest to oczywiście zwykły klej modelarski, już go widzieliście u mnie na materiale, więc ja sobie kapnę po kropelce i dopiero potem dam te oto szlaufy. Więc jedna kropelka kleju już jest, teraz druga kropelka kleju. Dobra, tyle wystarczy. A więc teraz patrząc na instrukcję, muszę to tak połączyć, że ten dłuższy szlauf ma być od mojej lewej strony,
to znaczy się od lewej strony modelu, czyli na lewej stronie tutaj, proszę Państwa, tego wywróconego do góry niby kołami, bo jeszcze kół tutaj nie ma. I tutaj proszę bardzo, powiem Wam, na ciężko to wchodzi. Tak to ma wyglądać w efekcie finalnym. Jak se nie wierzycie, to se zobaczcie. Ja, De Agostini, tutaj 104C, no i u mnie tutaj 104C. No tak to, proszę Państwa, ma wyglądać finalnie. I to już jest koniec, to już jest, proszę Państwa, wszystko, jeżeli chodzi o numer i level 104. I tutaj też w rezultacie ma mi zostać część, czyli już zostają trzy części, bo jedna tylna lampa, druga tylna lampa plus zderzak. Także zbiera się tego troszeczkę na boku. Jedziemy na level 105, nie czekamy, nie zwlekamy, bo tik tak, czasu wiecznie brak. Po kolejnym przerywniku wbijamy na level 105. Co za tym idzie, zeszyt numer 105 już spoczywa na blacie mojego stołu. Proszę Państwa, a tytuł tego zeszytu to autobusy sanockiej fabryki. I teraz na duszy każdemu dobrze się dzieje. Już teraz każdemu papusiok się śmieje, bo na miniaturce tutaj widzimy naszego kochanego autosanika. Och, ile wspomnień, jaki sentymencik. Jak ja bym przytulił taki model autosanika H9, proszę Państwa, jak teraz Ikarus wychodzi. No bo tutaj żebrałem, płakałem i skomlałem. De Agostini o litość błakałem, prosiłem, dajcie tego Ikarusa z Węgier na Polskę, please. I między innymi moich próśb i błagań wysłuchali i Ikarusa na Polskę nam dali. I na chwilę obecną, kiedy dla Was montuję ten materiał, a jest końcówka marca 2023, no to Ikarusa już można kupić w preorderze. Jeszcze nie jest taki oficjalny. Jak będziecie oglądać ten materiał po latach, no to pewnie już jest po kolekcji, już jest po wszystkim, ale tak czy inaczej Ikarus będzie. A ja bym chciał też jeszcze takiego autosana. De Agostini, dajcie nam takiego autosana do składania. Please! Może mnie wysłuchają, może takiego też dodają. Oj, przytuliłbym, oj, przytulił. Na razie musimy cieszyć się Ikarusem i ja się nim na pewno będę cieszył, chociaż jeszcze ani jednego numeru od nich nie otrzymałem. Ale ja widzę, że tutaj są autosany, ale nie tylko. Ja tutaj widzę, halo, co tutaj robi ten CD-Zmer? Co on tutaj robi? No, deska rozdzielcza autosana, ale tutaj tak nagle dali mi tego, no, nieładnie. Nieładnie, ja chcę autosana. No i Fiata jeszcze dodali. Tak czy inaczej, proszę Państwa, dodali też instrukcję montażu, a w tej instrukcji, no ja widzę, że pojawia się tylny pas. I co będziemy teraz robić? O, chyba w tym zeszycie, na tym levelu, o, koleżanko i kolego, będziemy montować zderzak do pasa tylnego. Tak by to wyglądało. Instrukcja jest nieskomplikowana, czyli trzy strony, także taki standardzik ostatnio ja widzę. Dobra, no to zabieramy się za to. A więc proszę Państwa, mamy teraz, znaczy ja mam, jak Wy se oglądacie, jak ja se mam, ale ja se mam wypalcowany już, już zdążyłem go wypalcować, tylny pas, który jest dosyć taki szeroki, taki podwinięty już tutaj pod właściwie karoserię. Tutaj prawdopodobnie przyjdzie tablica rejestracyjna. Oprócz moich opuszków palców nie widzę żadnych rys, żadnych mikrorys. Od tej strony standardowo pomarańczowa skórka, a tutaj jest wszystko na połysku, tylko że wypalcowane przez muła. Świetnie to wygląda, ładnie to wygląda i wiarygodnie to wygląda. Jeszcze Wam to tutaj dam tak bliżej, żebyście mogli zobaczyć. Fiat 125P 1300. Aby wykonać pierwszą z prac levelu 105, musimy się cofnąć do rezultatu prac levelu poprzedniego, czyli 104. I ten zderzak, koleżanko i kolego, którego złożyliśmy przy użyciu mocy, musimy sobie wziąć teraz wyłapy i musimy go obrócić tak, żebyśmy widzieli jego wewnętrzną stronę, czyli tą stronę,
która to strona przychodzi w stronę tylnego płata. No i teraz, proszę Państwa, jak się tam dobrze przyjrzymy, to widzimy dwie pary jarzm, które nas najbardziej interesują. Oczywiście tych otworów tutaj jest więcej. Tu jest otwór, tu jest otwór, tu jest otwór, ale to są otwory już zanitowane tą listwą ozdobną, tą czarną tutaj na tym pięknym, srebrnym, błyszczącym zderzaku. Nas interesuje ta para jarzm oraz ta para jarzm. Otóż w tą i tą parę jarzm przyjdą dwa takie plastikowe łączniki. Te łączniki są profilowane i teraz, jak możemy się domyślić, skoro tam mamy po dwie pary jarzm, to w jedno jarzmo przyjdzie ten oto bolczyk, czyli standardowe łączenie ojciec-matka, a w drugie jarzmo po prostu przyjdzie śrubka o symbolu EP. Musimy to usadowić w taki oto sposób, że jeden z bolczyków przychodzi do otworu, drugi przychodzi tutaj na swoje miejsce jako pierścień, przez którego to przejdzie, proszę Państwa, śrubka EP. No i od razu to sobie chyba chwycę, no bo co ja się będę tutaj z tym pierniczył w tańcu? No i łapy są już skręcone. Instrukcja te dwa elementy nazywa wspornikami zderzaka. Mi bardzo ciężko jest się pogodzić z tym terminem. Nazwałbym to zwykłą łapą, ale nie wspornikiem, bo wspornik raczej służy zupełnie do czegoś innego. Ale nie będę się przecież z nimi kłócił. Jak popatrzymy na zderzak z góry, bo to jest góra zderzaka, to te dwie łapy w moim rozumieniu oraz te dwa sporniki w rozumieniu De Agostini mają tak lekko wystawać poza swoją linię. However, musimy tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz w tym zderzaku. Otóż, proszę Państwa, mamy tutaj takie dwa otwory. Jeżeli widzimy te dwa otwory, to wiemy, że to jest górna część tego zderzaka. No i teraz banalna sprawa, musimy wziąć sobie tylny pas, czy też tylną ściankę. Proszę Państwa, i musimy zwrócić uwagę na tym tylnym pasie na dwa olbrzymie jarzma. One są takie pogłębione, można powiedzieć wyżłobione. To jest jarzmo numer 1, to jest jarzmo numer 2. Ładnie to musi być tutaj ze sobą spasowane. Widzimy to, tutaj wlazło, tutaj wlazło. Obracamy teraz tylny pas tą stroną, która ma być w stronę bagażnika, w swoją stronę. No, musimy tutaj sobie po prostu dobrze zapewnić chwyt, aby nam nic nie uciekło. Jak to jest, że taki element, jakim jest zderzak, no taki element przykręcamy tylko na dwóch śrubkach, co nie? On jest teraz chwycony na dwóch śrubkach. No sami widzicie, śrubkach CM-kach, gdzie sama śrubka no wcale taka bycza nie jest. A na przykład taki element jak tylna półka za tylną kanapą była chwycona aż na dwóch parach po sześć śrubek. Siedzi to stabilnie, ale proszę Państwa, dosyć tego. To jest koniec levelu 105. W takim razie do levelu 106 biegiem marsz! Ladies and gentlemen, oto on, level 106, ostatni dzisiejszego spotkania. Tytuł zeszytu 106 to spóźniona kariera, a na wizytówce widzimy Lublina. I moi drodzy, będę tutaj teraz łamał wiele serc, ponieważ nie mam dobrego zdania na temat tego samochodu, więc będę odnosił się do niego bardzo krytycznie. Rozumiem, że komuś ten samochód się podobał, ale mi w ogóle. Mam nadzieję, że w żalu do mnie o to, że będę wyrażał się krytycznie o tym samochodzie, docenicie to, że jestem z Wami szczery, a szczerość no dzisiaj jest na wagę złota, więc nie zawsze będę trafiał ze swoją opinią w Wasz gust. Oczywiście biorę to na klatę. Moi drodzy, ja też uważam, że jeżeli chodzi o Lublina, to to jest spóźniona kariera. Tutaj pod fotografią, zaraz na pierwszej stronie, znalazłem taki opis. Posłuchajcie. Samochód marki Lublin trafił na linie produkcyjne w 1993 roku. Pojazd zaczęto projektować jeszcze w latach 70. 70! Nic więc dziwnego,
że dwie dekady później nie wydawał się szczególnie atrakcyjny. No oczywiście, że nie był atrakcyjny. Był w swojej kresce wręcz toporny, był prostolinijny, nawet był gorzej niż bestialski. Ale idąc dalej, mimo to zdobył rzesze klientów, głównie dzięki stosunkowo niskiej cenie. Należy też dodać, że oferował znacznie większy komfort od Żuka. No oczywiście, że oferował większy komfort od Żuka, tylko że ja bym tutaj jeszcze dopisał pod tym zdjęciem, że on był taką zapchaj dziurą po Żuku, bo to były czasy, kiedy Żuki znikły z polskich ulic, po prostu Żuki znikły. Znikły do nich części zamienne, te ostatnie pognite trupy też już znikły gdzieś tam w czeluściach złomowców. No i wtedy ktoś wymyślił samochód marki Lublin. Oczywiście był on tani, oczywiście było go wszędzie, no bo był tani, no właśnie, ale zobaczcie sobie na jego kreskę. No, o gustach się nie dyskutuje. Każdy ma swoje gusta, jak każdy ma swój tyłek, ale ten samochód nigdy nie zapisał się w moich gustach i już się nie zapisze. Gdy go widziałem na polskich drogach, no to był mi on zupełnie obojętny. I nawet dzisiaj, gdy patrzę na fotografię Lublina, to powiem wam szczerze, nie mam łzy sentymentu w oku, wcale mi go nie żal, mam na niego wyjebane. No taka jest prawda. W ogóle mam w dupie ten samochód. Na szczęście już go dzisiaj nie ma. Mamy inne samochody. Tak, wiem, bardzo skopałem ten samochód. Wiem, podpadłem niejednemu z was. Moi drodzy, no nie miejcie mi tego za złe. Mam prawo do swojego gustu. Tak czy inaczej, proszę państwa, skupmy się teraz na instrukcji montażu. Z tej instrukcji dowiemy się, jak przymocować do tylnego pasa światło cofania i oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Dobra, w takim razie zabieramy się do pracy. Instrukcja ta nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Musiałbym się znowu powtórzyć. Nie wiem, czy mi się już chce powtarzać. Też nie jestem pewny, czy wy chcecie tego mojego powtarzania się słuchać, ale zobaczcie sobie. Coś, co można poskładać intuicyjnie. Oni wam tutaj wydupczą instrukcję na pół kartki, na pół strony. A wtedy, kiedy trzeba coś na precyzję zrobić, oni ci dadzą miniaturki zdjęć. Domyślaj się, nie? To jest właśnie całe D'Agostini. Do zeszytu numer 106 dodali nam takie małe plastikowe pudełeczko. Małe pudełeczko to malutkie zwierzątka giną. No niech będzie to jakaś gromadka polskich myszy polnych. Właśnie, no już jej nie ma. Była. Co my tutaj mamy? Niech to wysypie. Mamy tutaj kilka części. To jest ta tablica rejestracyjna, plastikowa, na nity z tego co widzę. Okej, na razie mnie ona nie interesuje. To mnie interesuje. Co to jest? Aha, to jest, proszę państwa, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, a to jest tylna lampa, a to jest klosz tylnej lampy. Oczywiście to jest lampa cofania. Słuchajcie, już intuicyjnie wiem, że to jedno, drugie trzeba wsadzić, co nie? O, już lampę złożyłem. Teraz trzeba ją jeszcze skręcić, ale to za chwileczkę. Ting-tong! Asysta D'Agostini aktywowane. Krok czwarty! Weź, chłopcze, tylną lampę cofania w swoje dłonie! Koniec kroku czwartego! Przechodzimy do kroku piątego! Krok piąty! Weź, chłopcze, lampę cofania w swoje ręce i przyłóż ją do tylnego pasa tak, by wszystko dobrze pasowało! Koniec kroku piątego! Krok szósty! W kroku szóstym trzeba włożyć tylną lampę cofania na swoje miejsce. Koniec kroku szóstego! Krok siódmy! Odwróć teraz, chłopcze, cały ten pas tylny wraz z lampą cofania i chwyć to dwoma śrubkami WP. Przykręciłeś? Dobrze, chłopcze. Koniec kroku piątego. Krok szósty i ostatni. Zobacz, czy wszystko dobrze skręciłeś. I taki jest rezultat kroku szóstego i koniec tego levelu. Dosyć tego. Wyłączmy asystę w pizdu. No dobrze, pożartowaliśmy sobie, powygłupialiśmy się, ale teraz pora na powagę. Otóż ta tylna lampka cofania wygląda naprawdę bardzo zacnie. Mi się ona podoba. Ten odbłyśnik, no faktycznie daje wrażenie, że jest to lampa cofania.
ta obwódka czarna też tutaj ładnie kontrastuje i wyrywa tą lampkę wręcz z całego tła. Świetnie to wygląda, natomiast lampka jest świetnie spasowana, idealnie pasuje. Po prostu do niczego nie można się przyczepić. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy tutaj zamontować. Otóż lampkę na tablicę rejestracyjną. Tylną tablicę rejestracyjną. Tutaj już bez zbędnych ceregieli, w jedną łapę biorę sobie tylny pas z zamocowanym zderzakiem. Widzimy, w którym miejscu ma przyjść oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Do drugiej łapy biorę sobie oświetlenie samej tablicy rejestracyjnej. Trzeba to tylko sobie ułożyć jeszcze w palcach tak, aby to przyszło pod profil. Widzimy tutaj matka, tutaj w samej lampce ojciec i oczywiście trzeba to ze sobą teraz sparzyć. A więc przykładamy, ja sobie tutaj troszeczkę tym pochachmęcę, aż wyczuję tam pod palcem te otwory i musimy to po prostu docisnąć do powierzchni zderzaka. No i tak to wygląda w rezultacie. To się zanitowało, raczej to nie wypadnie, a więc lampka cofania oraz lampka tablicy rejestracyjnej są zamocowane i to jest właściwie wszystko, co mamy zrobić w levelu 106. Fajrant! Koniec! Najdejśla ta wielkopomna chwila, w której to jest czas na szybkie podsumowanie. A dlatego szybkie, że właściwie wszystko mi się kończy. Kończy mi się mój wolny czas, za chwileczkę muszę iść do pracy, kończy mi się bateria w smartfonie, zostało tylko kilkanaście procent oraz właściwie już skończyła mi się bateria w lampie doświetleniowej. No i jestem na kablu, jestem na kagańcu, dlatego mam ograniczone ruchy kamery. Niemniej jednak jestem w stanie Wam z tej perspektywy opowiedzieć, co mnie najbardziej rozbawiło w dzisiejszym odcinku oraz to, co mnie najbardziej rozcieczyło. Oczywiście byłem uradowany, jak po montażu tylnego błotnika, lewego, prawego, to wszystko ze sobą pasowało. Te szczeliny są idealne. Naprawdę jest to mega satysfakcjonujące. Troszeczkę się dziwiłem, po co są te pręty sprężynujące, zwłaszcza ten taki łukowaty. Nie rozumiałem w ogóle, po co on tam jest. Do teraz nie rozumiem. Uważam, że jeżeli byłby tylko ten prosty, to ta klapa też spełniałaby swoją rolę. Ona by się otwierała i zamykała. Niemniej jednak ten pręt tam jest, a ja nadal zastanawiam się nad jego sensem. Oczywiście bardzo uradowała mnie ta klapa, ten zameczek. Wystarczy go tylko wcisnąć i klapa się po prostu otwiera. Kiedy trzeba, ona jest otwarta na odpowiedniej wysokości. Kiedy trzeba ją zamknąć, no to ją zamykamy. Tutaj tylko jeszcze ten zamek wędruje mi na lewo i na prawo, ale w sumie nie robi to żadnej tutaj większej szkody, bo w momencie, kiedy wciskamy ten zamek, czyli ten pimpuszek, jak ja go nazwałem, no to zamek tak czy siak wchodzi na swoje miejsce. Klapa idealnie się domyka. Tutaj te szczeliny są ekstra. Wszystko jest fajnie tutaj dobrane. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten tylny pas, on jest tylko teraz przyłożony. On nie jest przykręcony. Nie z tych rzeczy. Ten klosz też jest tylko przyłożony, tak na słowo honoru, bo chciałem zaaranżować, jak to będzie finalnie wyglądać. Już teraz z tej perspektywy. I następny odcinek szykuje się bardzo długi i bardzo skomplikowany. Także szykujcie się już od dziś na następny odcinek psychicznie, bo to będzie wymagało odwagi. Przede wszystkim ja czekam na zapasowy zeszyt numer 103. Mam nadzieję, że ten zeszyt do mnie dojdzie, kiedy będę realizował dla Was kolejny i już ostatni odcinek. Poprosiłem, żeby przyszedł mi jak najszybciej, ale nikt mi niczego nie obiecał na 100%, że będzie to szybko zrealizowane. Tu już mi alarmuje, że za chwilkę bateria mi padnie, więc ja szybciutko podziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że wytrzymaliście kolejne długie minuty naszej tutaj wspólnej dzisiaj egzystencji. Moje ewentualne wygłupy, narzekania i takie inne. Lubię się czasami powydurniać, na poważnie biorę to, co trzeba wziąć na poważnie, krytykuję to, co trzeba skrytykować, chwalę to, co trzeba pochwalić, więc jaram się tym wszystkim. Czasami cieszę się jak małe dziecko, ale nie zmienia to faktu, że po prostu świetnie się bawiłem. Mam nadzieję, że Wy również. No i do zobaczenia w następnym, 21. odcinku. Ostatni, mam nadzieję. Też mam nadzieję, że dojdzie mi zeszyt z reklamacji. To wszystko na chwilę obecną. Do zobaczenia za 3 tygodnie. Ja już Wam dzisiaj mówię do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. No i pa, pa!